godziny 10:50 strażnik patrolujący miasto, w rejon centrum miasta, zauważył młodego chłopaka, który wymiotował. Było to przy ulicy Chrobrego, niedaleko gimnazjum numer 2. Podszedł do tego chłopca, zapytał, co się dzieje, co się z nim dzieje. On po prostu powiedział, że bardzo źle się czuje, jest mu bardzo niedobrze. Wymiotował czerwoną cieczą, więc to wzbudziło podejrzenie. Nie była to krew, ale czerwona ciecz, więc to wzbudziło podejrzenie u funkcjonariusza. Zapytał się, co brał. Przyznał, że brał dopalacze. W związku z tym funkcjonariusz podjął od razu decyzję o wezwaniu pogotowia. Na miejsce przyjechał zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał 17-latka do szpitalnego oddziału ratunkowego. O tym fakcie zostali powiadomieni również przedstawiciele gimnazjum numer 2, jak i rodzice 17-latka, ale również i Komenda Miejska Policji. Dzisiaj do szpitala na oddział dziecięcy został przyjęty pacjent, który trafił do nas pod wpływem środków psychoaktywnych. To nie ulega wątpliwości, natomiast jakich, tego niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Pacjent był przytomny, jego parametry życiowe były w normie, natomiast będzie musiał przebywać u nas przez jakiś czas na hospitalizacji.